Po raz kolejny Teatr Echo Pałacu ze Szkoły Podstawowej w Mroczeniu zaprosił publiczność na spektakl. Tym razem uczniowie wystawili sztukę pod tytułem 5 minut autorstwa Liliany Bardijewskiej. 5 minut to sztuka przeznaczona dla młodzieży, mówiąca o wpływie mediów na nasze życie. Przedstawienie zostało wyreżyserowane jak zawsze przez Joannę Gruszkę i Elżbietę Ilską, opiekunki teatru. W spektaklu występują trzy główne, niezwykle odmienne postacie. Pierwszą z nich jest nastolatek Izydor. Jego życiowym celem jest zaistnienie w telewizji. Chłopak nieustannie pragnie być nowoczesny i oryginalny. W tej roli obsadzony został Kacper Rabiega. Jego matka to wierna czytelniczka kolorowych czasopism, która interesuje się hinduską muzyką i feng shui, propaguje zdrową żywność oraz piękne ciało. W tę bohaterkę wcieliła się Julia Rosielewska. Trzecią, najbardziej intrygującą osobowością jest Iwona. Młoda dziewczyna jest zupełnie inna niż reszta rodziny. Odznacza się nieśmiałością, jest cicha i zamknięta w sobie. Przez całą sztukę nosi przy sobie pudełko, w którym ukrywa swoją tajemnicę. Tą rolę doskonale zagrała Nikola Parzonka. O wyjątkowości tego spektaklu świadczyło również to, że sama widownia zaangażowana była w spektakl jako publiczność podczas telewizyjnego show. Spektakl w wykonaniu mroczeńskich aktorów jak zwykle uznać można za bardzo udany. Po zakończeniu przedstawienia były oczywiście brawa, kwiaty i podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do pomocy w realizacji przedsięwzięcia.